Sponsorem programu jest Orlen. Czternaście lat w reprezentacji, a więc przeszłaś przez wiele składów, wiele drużyn, wielu trenerów. Jakbyś powiedziała, która drużyna miała najlepszą atmosferę? Wydaje mi się, że teraz ta, która obecna kadra. Naprawdę wydaje mi się, że wszystkie czujemy się bardzo dobrze i potrzebne i w każdym momencie każda może odmienić też losy gry, losy meczu, ale przede wszystkim w tej przysłowiowej szatni naprawdę jest dobrze i spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, bo wiadomo, te rozjazdy, podróże, to jest z jednej strony bardzo męczące, a jeżeli jest dobra atmosfera, to tak nie ciąży i wydaje mi się, że w tym roku od tej kadry trenera Lavarniego naprawdę jest bardzo dobrze i przynajmniej wszystko jest tak wyłożone kawa na ławę i wydaje mi się, że to też jest bardzo zdrowe to. I naprawdę dla mnie, jeżeli będąc w kilku kadrach, przy kilku iluś tam trenerach, przy różnych zawodniczkach naprawdę pokoleniowo, to naprawdę jest fajna odmiana i cieszę się, że mogę jeszcze w tym brać udział. To trener w największym stopniu buduje atmosferę w zespole? Właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałam i nawet już nie pamiętam, z kim rozmawiałam, ale czy trener, wiadomo, jest jakimś punktem, żeby ta atmosfera się tworzyła, ale wiadomo, wszyscy widzimy, jakim trener Lavarini jest człowiekiem, że nie widać tam za często uśmiechu, chociaż jest naprawdę pogodnym człowiekiem też poza treningiem. Ale wydaje mi się, że tą atmosferę też buduje to, co się robi na hali. Jeżeli zawodnik jest, nie wiem, zadowolony z pracy, jaką wykonuje, to też później przede wszystkim u kobiet nie pojawiają się jakieś humory czy inne niezadowolenia. I wydaje mi się, że też, jeżeli chodzi o pracę trenera, to wydaje mi się, że to jest główna rzecz. A to, co później się tworzy, to już od nas zawodniczek też dużo zależy. I wydaje mi się, że mamy grupę naprawdę fantastycznych dziewczyn i jest ten przekrój wiekowy od bardzo młodych do doświadczonych, takich jak ja, czy Kamila Witkowska, czy Aga Korneluk, która też już jest od lat w kadrze. Także jakby wydaje mi się, że ta mieszanka naprawdę jest bardzo fajna. Sponsorem programu był Orlen.